Raz, dwa, trzy, chyba się nagrywa. Okej! Cześć wszystkim! Z tej strony PG. I zgadnijcie, co, na co teraz przyszła pora. Na kolejną sesję z Lisy The Painful RPG, które będzie bardzo bolesne, jestem tego pewien. Lecimy! Chwila, ja kurde mam iść, nie pamiętam. Kurde. Zarąbisty początek sesji, nie? Kurde, nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Gdzie ja wcześniej byłem? Dobre pytanie. Ja pierniczę. I'm sorry, trochę to ogarnę zaraz. Chyba będzie wszystko okej. O. Tak przy okazji, no. Co to te paski są? Całe szczęście jestem przygotowany. Zaraz zobaczę. Mam tutaj paraliż. Okej. Jesteśmy sparaliżowani, ale od czego już niestety nie pamiętam. Tak czy owak, no. Gdzie to ja wcześniej byłem? Tam o chyba na górze. Byliśmy tak blisko. Poszła do tej jaskini z jakimś siusiakiem. Wtedy ta cała armia Rando wystawiła jakiś cholerny dynamit. Teraz cały region jest spierdolony kamieniami. Co za fart. Okej. Może itemy mam. Cholera jego wie! W takim razie zaryzykuję. Jakby coś poszło nie tak, to wczytam! Ktoś mnie opuścił. Albo kogoś porwał. O! Stara skarpeta, dziękuję bardzo. 60 tych? Wygląda na to, że wszystko jest okej. Czym jest ta skarpeta? Moment. Chyba... właśnie. Super komfortowa, ale super śmierdząca. Komu to damy? Właściwie co to... o. A, okej, dobra. Kto nie ma akcesorium? Ty nie masz. AG plus 1, ale kurde, atak mu się zmniejszy. I obrona, czemu? Ja pierdzielę, ty farty, to musisz mieć problemy. Właśnie, no i wszystko wyleczone. Lecim na Szczecin, jak to zwykle mówię. Więc no, chodźmy jeszcze ogarnąć tą strefę, w której byliśmy ostatnio. Tak mi się wydaje, że to tutaj. Tutaj, tutaj czy nie tutaj? Może niepotrzebnie... kurde, powinienem był zobaczyć, co się co odpierdzielałem w ostatniej części tej gry. Chociaż z drugiej strony nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przynajmniej trochę poeksplorujemy. Może czegoś nie znalazłem. I pominąłem niechcący coś. Nie, tutaj chyba ten koleś fast foodowy był, tak? WC Dolans. Tak, to pamiętam. Rozwaliliśmy tego klauna. Może ten, chwila, wiem. Tam jacyś goście stali na dole. Zauważyłem, kiedy mordu napierdzielałem o podłogę. Dostałem pewnego olśnienia i zobaczyłem ich. Może tam trzeba iść. Tak więc no, jak wszyscy się miewacie? Chwila, nie tędy. Ponieważ ja myślę, że u mnie... czemu kurde sparaliżowani jesteście nagle, no? Co się tu odpierdzicza i ty jeszcze... chwila. Nie wiem, kurde, walić to. Moment, właśnie. Status. Atak mi tylko zmniejszył, ale nie specjalny atak, więc myślę, że fireballami będę mógł napieprzać.
Walić, kurde, to. Ej! Dobra, minus 10. Czy to jest dynamit? Czy możemy ich trochę... Czy możemy go pożyczyć? Dam ci 100 magazynów. Masz więcej niż wystarczająco dynamitu. Ale do czego wy go chcecie użyć? Nie, jesteście straszni. A gdyby tak górą pójść? Właśnie, przecież rower mam. Bicycle. Nawet taka piosenka mi się przypomniała. Tak czy owak, no, jak tam was wszystkich życie mija? Ponieważ u mnie nie jest źle. No, proszę bardzo. Czy mi się zdaje, czy tu już byłem wcześniej? Nie żyję. Ale szczerze mówiąc, tak się zastanawiałem, jeżeli chodzi o tą grę. Football helmet. Ponieważ... head nie? Nie? Czy mi się zdaje, czy ja też ten hełm wcześniej wziąłem, tylko... Nie wiem. A, tutaj wpiernicz dostałem, pamiętam. Oh my god, muszę uciekać. Ach, te stare wspomnienia przypominają mi się. Fuck. No trudno, muszę dostać w pierdol. Jesteśmy gotowi? Nie! Oczywiście, że nie! Jak ten pieprzony paraliż mogę ten ogarnąć? Co mi kurde z leczenia trucizny, jak nikt nie jest otruty? Dobra, najwyżej dostanę w piernicz. Och, brat. A tak, to pamiętam, to pamiętam. Jak mogę ich rozpierniczyć? Trzeba będzie liczyć na... ten, ciężarówkę. W sumie tak więc, no, od razu jak ten dialog tutaj jest, to tak... Powiem wam, że zastanawiałem się, czy w prawdziwym życiu to... Jakby babsztylów nie było, to czy by świat tak naprawdę wyglądał, jakby tylko sami faceci w nim byli. Zaraz. HP. SPTP. Spooky Tale. W sumie na razie, wiesz co, możesz to zrobić. Ta. I błagam. Ponieważ no, jakby to powiedzieć, ja myślę, że człowiek raczej by mógł się zastosować bardzo, bardzo mocno do takiej tej sytuacji, bo w końcu człowiek jest zwierzęciem, które może się zaadaptować do różnych tych rzeczy, no nie? Jednak myślę, że nie sądzę, żeby świat tak bardzo się zdegradował. Nawet kurde, gdyby samych facetów nie było i same baby by były, myślę, że to by było mniej więcej to samo, tylko że może byłoby czyściej. Czemu oni kurde tak dużo HP mi zadają? Fuck. Gdyby tak jednego ubić, do cholery jasnej. Przynajmniej lżej nam by było w jakiś sposób. Okej, dobra. Coś z tego będzie chyba. Skills. Gincie, kurde. Dyskutuj sam z sobą zdrowie. Może body splash? Big body splash. Okej, nie jest źle, może wygramy. Okej.
Może powinienem ten cały Armstrong użyć, ale skoro on ma, kurde, 6 ataku, to po co się trudzić? Dobra. Jest! Oh my god! Wygramy to! Sam ze sobą. Ta. Walnij go ciężarówką. To jak, kurde, to się stało, że oni mnie wcześniej tak rozwalili mocno? Jestem nieszczęśliwy z moją figurą. Kropki. Fireball 3, idealnie, akurat nam się przyda. Dobra. Truck Slam 2, wydaje się na coś bolesnego. Powinienem iść dalej. Nie mam wyjścia. Czym ty, kurde, jesteś, chwila? Rando Poncho. Chyba Fardiemu nic nie możemy założyć. Very well made poncho. Okej, zawsze jakiś boost do statów będzie. Nie podoba mi się to. A? Ksiądz! Czy jesteś jednym z, jej przyjaciół? Biedna dziewczyna. Jesteś jedynym, który pokazał się do serwisu? A! Nie, zaraz. To grób! Coś tu... Jej grób. Czyj? Tej smarkuli niewdzięcznej pierdolonej? To chyba znowu w moim łbie się dzieje. O! Wiedziałem, że to w moim łbie się dzieje. Muzyka jest całkiem fajna. Szczególnie jak zaczęli, kurde, mi kaszleć do tych. Evo? Pro Wrestling jest tym thrillem do życia. Nie, kurde, zaraz. Pro Wrestling jest kombinacją życia oraz dramatu fabularnego. To jest idealna sztuka. Forma sztuki raczej. Już przeczytałem kartki, brudne kartki. Ten show będzie do dupy. A, czyli pewnie chodzi mu o scenariusz. EWC. Okej, super. Mogę jakoś sobie HP odnowić, proszę? Wybacz, hombre. To łóżko jest tylko dla wrestlerów. Jesteś zainteresowany wrestlingiem? Jebać te nieprawdziwe gówno. Nawet nie mogę zrozumieć, co ty powiedziałeś. W sumie boję się robić cokolwiek, ale... Walić to zapisałem. Tak. Prowadzę EWC, Eternal Wrestling Congregation. Myślę, że mogę cię użyć. Co byś powiedział, żebym ustawił ci mecz? W końcu, skoro jesteś nowy, to chciałbym, żebyś przegrał. Ale daj z siebie wszystko. Ja nigdy nie przegrywam. Dobra, spierdalaj. No to paszą won w takim razie. Ja nie będę, kurde, game overował. Cfelu. To było szybkie. Może powinienem jednak to zrobić. A zobaczymy. Co mam do stracenia, jak już powiedziałem, zapisałem. Ta, zamknij gębę. Świetnie, zobaczmy cię w akcji. Pamiętaj, żebyś przegrał. A ja nie przegram. A kurde, na rowerku w ringu.
Będę napierdzielał tak mojego przeciwnika. A teraz witajcie na ringu. Wonder Wizard. Tak przy okazji, czy powiedziałem, że ten odcinek jest sponsorowany przez kubek ciepłej herbaty? Ach, tylko że nie z miodem, tylko z cukrem. Pomieszam też ją trochę. Zawsze idę na górę. Jestem śmietanką... no, śmietanką czy coś. Oh yeah! Oczywiście, że mi nie odnowili HP. Wiesz co? Spadaj. A przegram. Zobaczymy, co się stanie, bo nie chce mi się wygrywać. Jeden? Au. Wygląda na to, że mamy zwycięzcę. Wonder Wizard jest na szale. No i? Dobra robota. Możesz mieć przyszłość w tym biznesie. Myślę, że możemy dać ci lekkie pchnięcie. Chodź pogadaj ze mną, jak będziesz chciał jakiś mecz. Dziękuję, kurde, za zredukowanie mojego HP do 1. Ale mogę chyba pójść spać, nie? Tak! O fuck, dziękuję. Nikt mnie nie okradnie. Kasa jest. Przedmioty też. Dobra. To zapiszę tutaj. Czy mi się zdaje, czy trochę więcej tych mam? Blizn. Na łbie jedną mam chyba. Czy zawsze tak było? Chwila. Wydawało mi się, że tam jest przedmiot. Ale nieważne, idę dalej. Co mnie szkodzi? Zapiszę. Krabicz! O. To jest całkiem śliska dziewczynka, którą masz tutaj, brat. Jest silna nawet. To jest prawda. Ale co ona, kurde, ma jakieś specjalne moce czy coś? Cała ta izolacja... ta ma chyba jakieś moce. Spowodowała, że jej umysł... Dała jej trochę dobrego w jej umyśle. To koniec, Tony. Jech. Nie słyszałem tego imienia już od jakiegoś czasu. Tak właśnie nazywał mnie mój stary. To właśnie to kliknęliśmy. Jesteśmy jedyni, którzy zrozumieli, jak to jest. Byliśmy tacy podobni. Biedni, bici, spierdoleni, biedne, bite, spierdolone dzieciaki. Tylko, że ja trzymałem moją szczękę w górze. Ty spadłeś. No, ja pierdzielę i znowu będą mnie obwiniać, nie? Ja, jasna cholera. Debilu, nie każdy ma, kurde, tyle samo siły psychicznej. Idioto pierdolony, jak myślisz, że ty możesz coś wytrzymać, a drugi człowiek nie może, to nie myśl, że jesteś lepszy. Tak nie jest. Nie masz żadnych wymówek. Nie ze mną. Ta cała rzecz z Buddy to jest bullshit. Co się z nami stało? Co się stało z survivalem, z braterstwem? Już mnie to nie obchodzi. Buddy jest moją córką. Jest moją drugą szansą. Ha. Get Real. Była prezentem dla tego świata, nie dla ciebie. Nie jest twoją córką, ty głąbie. Skonfrontuj to. Jesteś wystarczającym chłopem, żeby zrobić to, co musi być zrobione. Wiecie co? Szczerze mówiąc, myślę, że chyba... Jeżeli są jakieś, jest kilka zakończeń w tej grze, to myślę, że chyba wiem, jakie będą. Pierwsze z nich, oddać tą małą pizdę dla nich, niech sobie robią z nią, co chcą, ale później, kurde, będzie płakać, że jej nie uratowałem, czy coś takiego. I kurwa, game over. Drugie zakończenie, zabrać ją
dla nich, ale i ona będzie płakać, że kurde, że oh my god, ale ja jestem potrzebna dla tego świata, ty debilu, i co, i kurwa znowu game over. Zostawić tą pizdę, niech sobie kurde ją tam gwałcą jak sobie chce, idiotka. Ale nie martw się. Świat jest bezpieczny, dałem z siebie wszystko, żeby to zagwarantować. Nie! To ty? Brad. Proszę, nie krzywdź go. Proszę. Błagam cię. Niech żyją. Wstawaj. Wyjdź. Nigdy więcej... Wyjdźcie, nigdy nie pokazujcie więcej swoich twarzy. Dziękuję. Chodźmy, Sticky. To nie jest koniec. Pewnie popełniłem błąd, ale walić. Tak, kurde, tutaj niepotrzebna krew już się przelała nieraz. Chwila. Mój rower. Bicycle. No, zarąbiście, już wiem, co tu będzie. Czy nie mogę mieć spokoju na chwilę? Mamy niezłe spotkanie. Myślałem, że chciałeś zobaczyć twoich kumpli. Więc pozwolę im żyć dla ciebie. To mi przypomina. Czy znasz tą dziewczynkę? Ja znam bardzo dobrze. Nigdy nie chciałem jej tu. To nie jest miejsce dla dziewczyny. Ale myślę, że może być dobrym narzędziem. Być może teraz pokażę ci, jak to jest. Czego chcesz? To miłe. Uczysz się. Zamknij ryj. Po prostu powiedz mi, czego chcesz. Bradley. Jestem zszokowany. Naprawdę się zmieniasz. Ale jeszcze nie cierpiałeś wystarczająco. No ja pierdolę! Byłeś taki radosny. Ci ludzie ciebie powstrzymują. Lepiej, gdybyś był... Spierdalaj, nie! Chcę, żeby wszyscy padli. Nie ma mowy, kurde! Albo... Jej sutek? Odetnę go? To jest sprawiedliwe, tak? W końcu ma dwa. Zabiję cię. Brat, to było bardzo głupie. Mogę spróbować. Może mi się uda, kto wie. Peel out hard as heck. Oh fuck. Dobra robota, Percy. Nie rób tego więcej, to jest strata czasu. No kurwa jego mać! Ale na serio! Kurde, trzy życia! Albo jeden pieprzony sutek. To jest chyba oczywiste, nie? Ale zaraz ta będzie mnie bardziej nienawidzić, czyż nie? Ale ich nie zabiję, bo kurde, za takie coś... Nieźle. Wow. Twardy dzieciak. Proszę, możesz go zachować. To jest przypomnienie twoich... tych accomplishmentów. Dostałeś sutek. No teraz powinniśmy iść. Na razie, przyjacielu. Ja pierdolę. Czy może coś jeszcze zjebanego się stać? Na pewno może! Oh fuck! Chyba mój fotel się zjebał, moment. A nie, dobra. Nie wiem, czemu odblokował mi się ten... Nieważne, już wszystko w porządku. Odblokował mi się oparcie, że mogłem się ten
oprzeć i oparcie też się opiera, a nie jest zablokowane. Wiecie, o co chodzi. No kurwa, znowu ty! Cóż, to było szybkie. Uciekła. Czemu kurde ciebie nie zabiła? Jest niezła, muszę jej to dać. Jest zawsze najsłodszym owocem, które... To zawsze najsłodszy owoc wychodzi z najbardziej zgniłych korzeni. Ona mogłaby być naprawdę dobrą kobietą. O czym ty mówisz? To nie jest ważne dla ciebie. Brad. Bardzo ciężko z tobą pracowałem. Cieszę się, że przyjmowałeś radość. Już tego nie robię. To już nie jest ważne w tym momencie. Upewniliśmy się o to. I to dobra rzecz. Będę mógł się z tobą pobawić dłużej, ale nieważne co zrobię, to wciąż będzie boleć. Wciąż nie cierpiałeś wystarczająco za to, co dla niej zrobiłeś. To może byś mnie oświecił, co? No kurwa i znowu! No kurwa! Wciąż chcę twoją rękę. Daj mi ją. Spierdalaj. Czemu to robisz? No dalej. Nie trać mojego czasu. Odpowiedz mi. Czemu robisz to dla mnie? A, zabawne. Chcesz odpowiedzi? To twoja pierdolona odpowiedź, morderco? Twój atak się zmniejszył. Twoja obrona się zmniejszyła. Straciłeś wszystkie umiejętności, które używają twojej lewej ręki. Ból spowodował twoją... że musisz wziąć radość. Także zabrał wszystkie rzeczy Brada. To twoja ręka. Wiesz co? Pierdol się! Tyle ci powiem. W ten sposób to ja się nie bawię. Ty głupia kurwo. No dobra, myślę, że tym razem chyba dam jemu odciąć tą pieprzoną rękę, bo... Po prostu... Ta, zamknij ryj. Przynajmniej to w sumie zatrzymam nagrywanie, bo...